Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcineczku z księgi Exodus. Dzisiaj będziemy rozmawiali po raz kolejny o Mojżeszu. O Mojżeszu. Ale na początek chcielibyśmy zadać wam pytanie, czy czuliście się kiedyś, że Duch Święty powołuje was do czegoś konkretnego? I czy to była przyjemna sytuacja, czy raczej mniej przyjemna? Bo zawsze mamy taki vibe, że nie, no chciałbym wiedzieć, do czego Bóg mnie powołuje i wtedy na pewno wiedziałbym, co robić w życiu. Tak. A w praktyce nie zawsze tak jest, dlatego to nas interesuje, czy mieliście taką sytuację i jak ją odebraliście? Piszcie w komentarzach. Tak. A potem, jak macie taką sytuację przez długie już lata, to możecie napisać z perspektywy dłuższego czasu. To jest wtedy jeszcze bardzo chętnie poczytamy. Tak. Inni też pewnie. A teraz przechodzimy do tekstu. Będziemy czytać pierwsze wersety z rozdziału trzeciego. Mojżesz pasał stado swego teścia Jetra, kapłana Midianitów. Zaprowadził stado na drugą stronę pustyni i przyszedł do góry Bożej, do Horeb. I anioł Pana ukazał mu się w płomieniu ognia ze środka krzewu. Spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, lecz nie spłonął. Wtedy Mojżesz powiedział, podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko. Dlaczego ten krzew się nie spala? A gdy Pan widział, że podchodził, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy powiedział, nie zbliżaj się tu. Zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I dodał, ja jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga. Pan powiedział, przyjrzałem się utrapieniom mojego ludu, który jest w Egipcie, i usłyszałem jego krzyk z powodu nadzorców, gdyż znam jego cierpienia. Dlatego zstąpiłem, aby wybawić go z ręki Egipcjan i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, na miejsce Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Hiwitów i Jebuzytów. I teraz oto dotarł do mnie ich krzyk, krzyk synów Izraela. Widziałem też ucisk, jakim dręczą ich Egipcjanie. Dlatego teraz idź, poślę cię do Faraona, abyś wyprowadził mój lud, synów Izraela, z Egiptu. Tak jest. Piękna historia. Kto nie chciałby zobaczyć takiego krzaka niespalającego się? No, ja bym chciał. Mojżesz na pewno nie mógł się napatrzyć, nie mógł sobie odmówić tego. Podszedł do tego dziwnego zjawiska i historia, można powiedzieć, zatoczyła koło. Bo tak jak kilkadziesiąt lat wcześniej sam Mojżesz własnymi rękoma chciał wyzwolić swój naród z Egiptu, tak ostatecznie teraz powołuje go do tego Bóg. Tak, no właśnie. I tak a propos rąk, to śmiesznie, że potem jednym ze znaków jest trąd ręki. Tak, nie? To jest rzeczywiście... Że nie wiem, czy to ma powiązanie, ale na pewno jak na siłę można byłoby jakieś znaleźć. Ciekawe. Dla mnie właśnie to jest taka... Właśnie taki... Taki powrót do tego, od czego ostatecznie cała Księga Wyjścia bierze swój początek. No bo to, co nie wyszło ludzkim zamiarem, to, co nie wyszło ludzkim działaniem, ostatecznie Bóg, zgodnie ze swoją wolą, zgodnie ze swoim pomysłem na to, jak ta sytuacja ma zostać rozwiązana, działa tak, aby ostatecznie jego plan został wypełniony. Mhm. I przez to coraz, co tym bardziej paradoksalne, przez tego człowieka, który ostatecznie no, spaprał to kilkadziesiąt lat temu, to ostatecznie przez tego samego człowieka Bóg będzie chciał wyprowadzić swój naród do ziemi obiecanej. Jakby w ogóle mi się podoba postać Mojżesza pod tym względem, że on miał, że tak to nazwę, edukację taką egipską, pałacową, dowodzącą, wojującą i tak dalej. Ale też miał edukację taką, jak mu Pan Bóg zafundował, czyli pasterską, cierpliwość, taka... Holistyczne podejście, tak można powiedzieć. Tak. Tego doświadczył Mojżesz. Tak. I czasami mi się wydaje, że potem w przyszłości jest tak, że niekiedy Pan Bóg jakby go zmusza do myślenia nad narodem. Niekiedy nie wszystkie pytania Pana Boga są takie bezpośrednio do Niego. W takim sensie, że rzeczywiście Pan Bóg by chciał zniszczyć Izraela na przykład i z Mojżesza ten, tylko żeby zmusić Mojżesza do tego, żeby pomyślał nad tym narodem, nie? Mhm. I żeby go jeszcze czegoś nauczyć. I to jest dla mnie ciekawe, że Pan Bóg właśnie tak konstruuje Mojżesza po kolei, etapowo, że najpierw to, i to mi się tak bardzo w ogóle podoba, że Pan Bóg jest naprawdę takim mistrzem wychowania, dlatego że on to robi etapami, wie, co jesteś w stanie przeżyć, wie, co jesteś w stanie
ogarnąć, wiesz co jesteś w stanie się nauczyć i cały czas przesuwa tą twoją granicę do przodu i to jest dla mnie niesamowite. Tym bardziej, że Mojżesz widać, że on jest jakiś taki, że nie za bardzo wierzy w siebie, co nie? Ale właśnie to, co ja chciałem pociągnąć tą myśl, którą powiedziałeś, że Bóg tak etapami pracuje nad człowiekiem, to dla mnie też bardzo fajnym przykładem, który możemy wyciągnąć z historii Mojżesza jest to, że nie ma tak naprawdę jakiejś górnej granicy wieku, w którym możesz zostać powołany albo zacząć działać dla Boga. No bo tutaj mamy Mojżesza jako 80-letniego, no może nie staruszka, bo to wtedy można powiedzieć, że to byli ludzie, którzy trochę inaczej wyglądał ten cały proces starzenia się i tak dalej, ale no to nie był młodzieniaszek, prawda? No, no. To był 80-letni, doświadczony mężczyzna, który miał za sobą, tak jak powiedział, 40 lat pracy, nauki, życia na dworze Faraona, potem 40 lat ciężkiej pracy na pustyni, wypasania owiec, życia takiego już normalnego. Skromnego po prostu. Tak. I ostatecznie kolejne trzecie 40 lat, już te, można powiedzieć, od coś pomiędzy. Życia. Tak. Też owce, ale już taki naród, nie? Tak. Cały owiec. Tak, nie? Więc te dwa doświadczenia jakby się bardzo przydały. A jednocześnie właśnie zwracanie uwagi na to, że tak jak Bóg często powoływał nastolatków, jak chociażby możemy widzieć uczniów Jezusa, tak? Ktoś, kto już jest naprawdę doświadczony, pewnie z niejednym siwym włosem, a jednak był gotowy stworzyć, ukształtować, poprowadzić tego człowieka do bycia, nie wiem, no jeśli nie najważniejszego, to przynajmniej w top 3, jeśli chodzi o ważność postaci w całej historii narodu izraelskiego. Mm-hmm. No właśnie. I to jest takie niesamowite, że Pan Bóg tak indywidualnie podchodzi do człowieka. Jeszcze dla mnie to jest takie niesamowite, że jak Bóg się przedstawia, dlatego że ogólnie gramatycznie to jest naprawdę ciekawa rzecz, dlatego że Pan Bóg przedstawia się, najczęściej to się tłumaczy jestem, jaki jestem, nie? Ale to jest jakby przetłumaczone w taki sposób, napisane w taki sposób, że tam jest jakby niedokonany czas, nie? Że czyli można to jakby jestem, jaki będę, będę jaki będę, albo okaże się jaki się okaże, też można tak przetłumaczyć. I to jest naprawdę niesamowite, bo pokazuje nam Bóg, że ja jestem z tym ludem, ja widzę ten lud, ja go rozumiem, tam też było napisane, że właśnie ja znam jego, czy jakby Pan Bóg jakby poznał w ogóle te cierpienia, i ja z nim będę, nie? Ciągłość egzystencji, prawda? Tak, tak. Wszechobecność, wszechegzystencja Boga, który jest od samego początku do samego końca. Właśnie, że byłem z Abrahamem, jestem z wami i będę. I z wami, z waszymi dziećmi też będę, nie? I to jest taka niesamowita cecha Pana Boga, który jest taki naprawdę, naprawdę dobrotliwy. Tak, tym bardziej właśnie, że jak to Jakuba wspomniał, no to jak Bóg się przedstawia i tu kilkukrotnie w rozmowie z Mojżeszem, to właśnie bardzo ważnym aspektem, bardzo ważnym tytułem, czy określeniem siebie jest teraz to, że to jestem, będę i tak dalej, ale też właśnie zwrócenie uwagi, że to ja, ten sam Bóg, który byłem Bogiem waszych przodków. Abrahama, Izaaka, Jakuba, wskazując na powiedzmy tą ciągłość, tą całość historii, która trwa, o której Bóg nie zapomniał, a raczej przeżywał ją razem z człowiekiem, żeby ostatecznie też reagować na konkretne sytuacje, które się dzieją. No, tym bardziej, że właśnie jeszcze jest tutaj napisane, że w tym krzaku tam ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia i ze środka krzewu. Właśnie ze środka krzewu mu się ukazał. I to jest takie niesamowite, że potem na przestrzeni całej Biblii patrzymy, jak niekiedy anioł Pana jest po prostu jakimś posłańcem wiadomości, ale po niektórych spotkaniach z aniołem Pana jest tak, że ludzie po prostu boją się, bo mówią, że widzieli Boga i zginą, nie? I to jest dla mnie takie ciekawe, że widać bezpośrednio obecność tego Jahwe w życiu Izraela, też w całej reszcie Biblii, co nie? Że ten Jahwe jest naprawdę taki bardzo obecny, taki bliski człowiekowi z jednej strony, a z drugiej strony daleki, no bo wiadomo, że jest totalnie potężny. Ale ostatecznie wszystko, czego Bóg pragnie, to robi wszystko, aby móc być z tym człowiekiem, nie? Tak, teraz tak. Ma możliwość, ma taką przestrzeń, a jeśli nie, to właśnie utworzy, aby zobaczyć się z Mojżeszem twarzą w twarz i ostatecznie, jak będziemy przeglądać, czy czytać, czy studiować w ogóle cały pięcioksiąg, w szczególności Księgę Kapłańską i Księgę Liczb, no to widzimy Boga, który całą swoją uwagę poświęca
ludowi wybranemu, aby przygotować ich i nauczyć ich, jak żyć, aby on mógł żyć razem z nimi. Aby mógł on być w tej świątyni, cały czas blisko nich, i jak oni powinni się zachowywać, żeby móc jak najbliżej z tym Bogiem współpracować. I to pomimo wszystko tego, że Mojżesz jest bardzo niepewny sam siebie, co nie? No tak. Że właśnie dla mnie to jest niesamowite, że niekiedy Pan Bóg w nas wierzy bardziej niż my sami, w siebie i w Niego. No bo właśnie ta sytuacja, że wyobraźcie sobie, że macie kija, rzucacie go i się zamienia węża. No, albo robicie tak i nagle macie trąd na ręce. I tam jeszcze jakieś inne rzeczy, potem jeszcze te plagi i tak dalej. Ale i te rzeczy się dzieją, co nie? I wy jeszcze, ja w sensie nie potrafię tego pojąć. Ja nie rozumiem tego. Dlaczego Mojżesz na przykład w takiej sytuacji, gdzie Pan Bóg pokazuje mu jakieś dowalone cuda, które są jakieś niesamowite w ogóle, że ja bym po prostu się poskładał, jakbym coś takiego zobaczył, nie? Może wtedy to było normalne, nie wiem. Ale ja bym po prostu, wiecie, to strasznie przeżywał. Jak Pan Bóg mi powiedział, że dam radę, to ja bym powiedział, no okej, skoro Pan Bóg mówi, jeszcze jego imię jest jestem, który jestem, albo będę ten, w każdym razie, że chodzi w tym imieniu, że będę z wami, no to jak można wątpić w to, czy Bóg da radę przez nas coś zrobić, co nie? Mm. I to jest takie niesamowite, że Pan Bóg przymyka oko na to i pozwala nam działać i pozwala nam na te nasze wątpliwości, tak samo jak Gedeon i różni inni bohaterowie. To jest to, co dla mnie jest istotne i co właśnie chciałbym wziąć dla siebie z tej historii Mojżesza, bo tak jak właśnie powiedziałeś, Kuba, on doświadczył czegoś, czego najprawdopodobniej nikt z nas nigdy nie doświadczy. Doświadczył cudów, które zwalają z nóg, a mimo to wątpił. I to pozwala mi patrzeć na moje doświadczenie z taką nadzieją, że mimo tego, że ja w tym momencie mogę zmagać się z wątpliwościami, mogę zmagać się być może nawet z niewiarą, czy z problemem z moją wiarą, a mogę się zmagać z lokalizowaniem, czy ze zidentyfikowaniem mojego powołania, to jest ludzkie. W sensie, chciałem powiedzieć, to jest normalne. Nie, no tak, no jest to normalne, to jest część może niekoniecznie dobre albo planowane, ale normalne. Tak, no, nie, tak. To się zdarza i to nie znaczy, że ja jestem zły, gorszy, bo Mojżeszowi też to się zdarzyło. I zdarzyło to się aż do tego momentu, do którego nawet wielki Bóg stracił, a raczej jest to przedstawione tak, że może nawet trochę tracić cierpliwość, prawda? No, no. I ostatecznie stawiać człowieka, już nie chcesz. Słuchaj, że... Tak. Nie, więc dla mnie to jest taki bardzo fajny, pozytywny aspekt tego, że Bóg rozumie, że jesteśmy, jesteśmy. I On potrafi odpowiedzieć na te potrzeby. Potrafi nawet ugiąć, nawet zmienić swój plan po to, aby niejako nam było trochę lepiej. Bo ostatecznie, kiedy Mojżesz już kwili, płacze, Boże, proszę, niech to będzie ktoś inny, no to Bóg mówi, dobrze, no jak tak bardzo nie chcesz, to pójdzie z tobą Aaron, nie? Miałeś być ty, ale jak dobrze, pójdzie z tobą Aaron i on będzie twoimi ustami, jak już ty nie chcesz się odzywać. Nie? Ty będziesz dla niego tym, kim ja jestem dla ciebie, a on będzie twoimi ustami. I to jest dla mnie taki piękny obraz takiego właśnie Bożej troski, wyrozumiałości, ale też walki, no bo ostatecznie Bóg nie powiedział, a dobra, nara, idź sobie, Mojżesz, nic z ciebie nie będzie, ale to jest takie ugięcie się, biorąc pod uwagę, że on rozumie naszą pozycję. Też pustawię. No i właśnie, podsumowując ogólnie całe te nasze rozmowy, to jest takie niesamowite, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest z nami, pomimo tego, że my myślimy, że albo nie jest, albo że jesteśmy niewystarczający, żeby był z nami. No i żeby po prostu poddać się w Boże ręce, nie? Żeby poddać się w tą Bożą opatrzność, która jest taka naprawdę niesamowita i dobra. Teraz z taką intencją może być to, żeby Pan Bóg sprawił, żebyśmy nie wątpili w Jego decyzję co do nas, żebyśmy nie wątpili w Jego patrzenie na nas, żebyśmy nie starali się być surowsi od Niego w niektórych kwestiach i żeby był zawsze z nami i żebyśmy mogli widzieć tą Jego opatrzność. Dlatego teraz jest czas dla Was. Macie 30 sekund, a później będziemy się modlić.
Panie Boże, dziękuję Ci, że masz wiarę. Dziękuję Ci za to, że nawet kiedy my jej nie mamy, albo mamy jej niewiele, to Ty wierzysz w nas. I chciałbym, Panie, dziękować Ci za to i równocześnie prosić, abyś tej wiary też udzielał nam, abyśmy mogli dostrzegać Twoje działanie w naszym życiu, abyśmy mogli potrafić podejmować decyzje zgodne z Twoją wolą, abyśmy mogli być odważni na tyle, aby podążać za Tobą i dostrzegać w naszym życiu Twoją miłość. Abyśmy też mogli ją odzwierciedlać i okazywać się innym ludziom. Bardzo też, Panie, proszę Cię o tych wszystkich, którzy będą kiedykolwiek odsłuchiwali tę rozmowę, abyś mógł zainspirować ich do uwierzenia w Ciebie i w siebie, abyśmy mogli wszyscy ostatecznie móc być taką częścią Twojego Królestwa, Twojej ziemi, która nadejdzie. Wierzę, Panie, że to będzie możliwe i że to wkrótce się stanie, dlatego modlę się o to z uwielbieniem w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo za kolejny raz, w którym byliście z nami, a my mogliśmy być z Wami, chociaż po tej drugiej stronie, ale myślę, że możemy się lepiej poznać poprzez Wasze odpowiedzi w komentarzach. Dobre. Więc lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zasilajcie innych umysły tym właśnie oto zasilaczem. Bądźcie przedłużaczami i życzę Wam dobrego dnia. Pa, pa.